Dzień dobry. Długo wierzyliśmy w Facebooku, że jest miejsce dla mediów społecznościowych w szkołach. Wiosną przeprowadziliśmy takie badania z fundacją, która była współorganizatorem tych badań. Przeprowadziliśmy takie pogłębione wywiady z nauczycielami i w jaki sposób stosowany jest Facebook w szkołach. I na podstawie zastosowania Facebooka w dwóch szkołach przygotowaliśmy taki case study. Najpierw zacznę od krótkiego wideo pokazujące studentów, którzy uczestniczą w tym projekcie. There's a revolution going on in education in the UK, and we saw how Facebook could be used in a really positive way inside schools and inside the classroom. We wanted to provide something which helps any teacher just be able to pick up and think of some really straightforward, easy to implement ideas. All the focus has been on the dangers of social media. This was an opportunity to look at the positive side of it and actually use it for what I think is a very powerful potential for learning. We need to use social media, we need to use IT in the classroom because this is really the future. I wasn't convinced that collaborative learning can be enhanced. Yeah. So I thought, okay, well, we'll go with it and we'll see how it goes. Initially, I was quite skeptical, should I say, to how it would work. I guess I don't hate it, to be honest. I thought that boys wouldn't be interested in using it at all. It's the opposite, the boys really want to use it. I want you to find out on the internet when she prefers to flirt. If you're using a medium that they love and instinctively know, then you're already well ahead. Do you know who the contenders were for leadership of the Communist Party after Stalin? We know there were some brilliant tools on Facebook, closed groups talking about things that are just put within the classroom or that school group. You've got everything you need for a topic on one page. It generates that sense of flow of one event to another. I thought it was really interesting that how you have a timeline and use it for history. You basically put lessons, homework, events that happen in class. You know what you should be doing, you're making a movie on the iPad. They've been using iPads to make short videos about learning and history DNA. Facebook was used as a platform to submit that work and to showcase that work. Boys, you're all done though. I know a lot of people who didn't try hard lessons. Then, when they get onto Facebook, you know, a lot of people, they have a lot of interest in doing the work. I often just like click on the page, see who's like been on it, so I think it does encourage you to go on it a bit more in your time. Every project that Facebook really offers, it means that in your free time, you're sort of passively revising it. Sometimes I set myself homework to comment on stuff and look through anything that's been added. So when you go home and you question your time, I can just ask my friend. That's how people want to speak to them, they're close to them, so I can talk to them and tell them stuff and create a good relationship. We've got everything we need to? Excellent. Somebody has a question, they stop asking teachers, that's the funny thing, I take that as a backhanded compliment of course, but they turn to each other and they say, oh, how did you do this, or where did you find that? We work as teams and we work as individuals. Having used it, my views have changed. The boys are very engaged with it, they're very enthusiastic about it, and they're getting a lot of stuff put on it, and they're also doing the work outside the classroom. Education is something that's the most important thing that anybody can give to their children, and the opportunities that technology offers is just really exciting. It's limitless what can happen. Let's use it to connect up UK schools with other schools around the world and really use the power of this incredible global platform. All these countries getting involved in discussion groups and posts and replies. So instead of socially networking, we're sort of academically networking. It's a no-brainer, really, that the use of social media is something that can promote engagement and promote learning. It's more interesting because it's a different way of learning. It's the fact that we can interact with each other while we're doing it. You're enjoying it and building something you like at the same time as learning. I'm seeing now that they can use it sensibly, they can use it maturely, so we just need to make sure that we're going to where they are to make sure to teach them best. This will never replace traditional teaching. This is just something that is going
goes alongside it. It's another tool in your toolbox that you have to teach with. I think the teachers get over what might be a fear of it, then they find this huge benefit in the classroom. It educates me more because it's better than just looking into a textbook. Everyone checks their Facebook really often, and it's there, and it's done, it's clicked away. To były wywiady z uczniami i nauczycielami. W jaki sposób Facebook może być wykorzystywany w pracy klasowej? I jakie były korzyści z tego płynące? To jest taki długotrwały projekt Facebook. Mamy duże i rosnące portfolio, jeśli chodzi o edukację. 3 lata temu rozpoczęliśmy już ten projekt i jest to projekt dla młodych, niezatrudnionych osób, które były częścią tego 6-tygodniowego warsztatu koncentrującego się na tym, w jaki sposób tworzyć aplikacje facebookowe. To jest umiejętność, którą mogą wykorzystać, szukając zatrudnienia. Uczestniczymy również w innych trwających projektach, na przykład pomoc edukacyjna. W Wielkiej Brytanii zostaliśmy zaproszeni przez organizację pozarządową, by pracować z naszymi inżynierami, znaleźć najlepsze rozwiązania i funkcje facebookowe, które mogą pomóc w procesie edukacyjnym w szkole, no i znaleźć odpowiedzi na dręczące ich pytania. To było duże wydarzenie w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że to tylko początek naszej współpracy. Możecie Państwo również ściągnąć sobie taki przewodnik z internetu. Możecie Państwo mieć wszyscy dostęp do pełnego przewodnika dla nauczycieli i pedagogów. Jakie są wyniki? Jest kilka sposobów, na jaki można wykorzystywać Facebook w programie nauczania. Widać to na tym materiale wideo. Uczniowie mogą tworzyć takie grupy, gdzie mogą przekazywać informacje, linki, różne materiały. Na przykład na lekcje historii mogą przekazywać informacje innym uczniom z kursu. Na przykład informować, jakie są zadania domowe, co należy zrobić. Więc kiedy budujemy taki terminarz czy timeline, uczniowie mają łatwy dostęp do tego, co się wcześniej wydarzyło. Mogą się łatwiej przygotowywać do takich końcowych egzaminów. To jest również bezpieczny sposób komunikacji z nauczycielami, jak i uczniami. W tych zamkniętych grupach nie trzeba uzyskiwać takiego statusu przyjaciela facebookowego. Każdy z uczniów może stać się członkiem takiej zamkniętej grupy. Nikt inny tego nie widzi, nie ma dostępu. Jako nauczyciel widzicie Państwo, ilu uczniów otwierało te linki, które umieściliście. Ilu uczniów przeczytało to, co im poleciliście. Można błyskawicznie to prześledzić, w jaki sposób przerabiają materiał zadany. Można również z łatwością mieć dostęp do tych uczniów, które nie są aktywne w klasie. Można zobaczyć ich działania, również prywatne. I Facebook jest także takim narzędziem do działań nie bezpośrednio związanych z klasą. Chodzi na przykład o organizowanie jakichś zajęć sportowych albo dyskutowanie pewnych zagadnień z rodzicami.
na przykład w jaki sposób wciągnąć rodziców do życia szkolnego. W ten sposób można też świetnie wymieniać różne doświadczenia. Tutaj widzicie Państwo części raportów pokazujące, że tu pisze o tym dyrektor, że studenci są bardzo aktywni już przed wprowadzeniem tego programu na Facebooku, nie trzeba ich zachęcać. Jest bardzo ważny element, to jest takie działanie społeczne, to nie jest kontrola odgórna. Tutaj potrzebne jest inne podejście ze strony nauczycieli. I tak jak wspomniałam, można wkomponować Facebook w program nauczania taki formalny. Częścią tego przewodnika jest instrukcja, w jaki sposób można wykorzystywać Facebook. Pojawia się tutaj też kwestia prywatności. W jaki sposób uczulić studentów na kwestię prywatności? Jak ich nauczyć tej prywatności? Prywatność to jest to, czym się dzielimy i w jaki sposób kontrolujemy dostęp tych treści. Musimy więc dopilnować, żeby każdy użytkownik, zwłaszcza młody, był w pełni świadomy, czym się dzielą, z kim się dzielą tą zawartością. W poprzednich latach w Facebooku rozwinęliśmy pewne narzędzia dotyczące prywatności. W ubiegłym roku, kiedy byłam na konferencji, mówiłam o funkcjach bezpieczeństwa, a teraz bardziej o tych narzędziach do prywatności, kiedy ktoś dołącza się do Facebooka, może stosować pewne narzędzia prywatne, gdy ktoś się rejestruje. Oni chcą tak bardzo stać się częścią społeczności facebookowej, że być może nie będą chętni, by czytać przydługawe instrukcje dotyczące właśnie prywatności. Nie czytają tych wszystkich regulaminów regulujących dostępność informacji, ale chętnie czytają to, co jest do nich przesyłane. Wysyłamy zatem po miesiącu od rejestracji, bo wówczas oni się trochę już oswoili z tym środowiskiem i chętniej zapoznają się z informacją, która jest do nich wysyłana po tych pierwszych doświadczeniach na Facebooku. Już trochę też się oswoili z tym środowiskiem, wiedzą, jak on funkcjonuje. Teraz chciałabym omówić najważniejsze funkcje związane z prywatnością. Użytkownik, który zarejestruje się na Facebooku, musi określić ustawienia prywatności. Podstawowe ustawienia prywatności, z kim chcą dzielić informacje, co chcą włączyć do swojego profilu, co chcą upublicznić i tak dalej. Kolejnym narzędziem prywatności stworzonym w ciągu ostatnich kilku lat jest wybór odbiorców. Za każdym razem, gdy coś publikujemy na Facebooku, czy to komentarz, czy to uaktualnienie statusu, czy komentarz, uwagę, możemy w przypadku każdej z tych informacji określić ustawienia prywatności, niezależnie od tego, co ustaliliśmy, jeśli chodzi o podstawowe ustawienia prywatności na Facebooku, bo przecież można chcieć ustawić inną grupę odbiorców dla różnych publikowanych przez siebie informacji. Jest to coś, co zaobserwowaliśmy w wyniku naszych badań. Młodzi ludzie bardzo aktywnie z tego korzystają. W przypadku każdej publikacji na Facebooku definiują grupę odbiorców. Na przykład zdjęcie tylko dla przyjaciół, link do artykułu dla konkretnej grupy, czasami dwóch, trzech osób tylko. Inne rzeczy całkowicie upubliczniają i bardzo świadomie ustawiają te
określenia prywatności, a zatem rozróżniają pomiędzy tym, co jest ukierunkowane do określonej grupy, tylko do przyjaciół albo publiczne. W tym roku stworzyliśmy skróty do ustawień prywatności. Uznaliśmy, że jeżeli chcemy, by nasi użytkownicy korzystali z tych ustawień prywatności, musimy stosować język, który będzie dla nich zrozumiały. Ponieważ bardzo często z Facebooka korzystają młodzi ludzie, nie chcemy zbyt wyrafinowanych, skomplikowanych sformułowań stosować. Oczywiście jesteśmy serwisem globalnym. Potrzebne nam są sformułowania i określenia, które są zrozumiałe dla ludzi, niezależnie od ich kontekstu kulturowego, językowego i poziomu wykształcenia. Stworzyliśmy zatem ten skrót do ustawień prywatności. Jest to bardzo popularne, bardzo często używane. Znajduje się w górnej prawej stronie ekranu, gdy otwieramy swój profil. Tam widzimy ten skrót, dzięki któremu mamy łatwy dostęp do najczęściej używanych ustawień prywatności, na przykład od kogo chcemy otrzymywać zaproszenia, komu chcemy umożliwić wgląd do publikowanych przez nas wiadomości. Kolejne ustawienie to oglądaj jako. Możemy wejść do swojego logu aktywności i możemy ustawić swoją linię czasu tak, jak chcielibyśmy ją pokazać innym ludziom. Zawsze możemy zobaczyć, jak inni ludzie widzą nasz profil, naszą stronę czy też ścianę. Możemy zerknąć jako znajomy, jako osoba obca, aby zobaczyć, sprawdzić po prostu, czy jakiekolwiek treści, których nie chcemy upubliczniać, są publicznie widoczne. Możemy zmienić po takim obejrzeniu swojego profilu z różnych pozycji, aby zmienić te ustawienia prywatności. Zachęcamy do tego. Trzeba sprawdzać często, jak inni widzą naszą stronę na Facebooku, nasz profil, jak widzą naszą aktywność. Jeżeli zobaczymy zdjęcia, uwagi, czy też posty, których nie chcemy, możemy zmienić odbiorców tego konkretnego elementu naszego profilu, albo możemy go po prostu usunąć. Kolejna kwestia, bardziej zaawansowane narzędzie. Tu mamy kokpit naszego użytkownika Facebooka. Tutaj możemy ustawić to, jak wygląda nasz profil. Tu możemy zarządzać informacjami i tym, co dzielimy z innymi, czym dzielimy się z innymi na Facebooku. Bardzo ważny element naszego aktywności to są tak zwane tagi. Możemy oznaczać ludzi na zdjęciach, w publikowanych informacjach. Inni też nas mogą oznaczać. Jest to coś, co bardzo często stosują młodzi ludzie. Możemy dokonać przeglądu tych oznaczeń, tych tagów, co oznacza, że zawsze będziemy powiadomieni, jeśli ktoś nas oznaczy. Ktoś taki tak umieści. Możemy zwrócić się do takiej osoby wtedy, aby usunęła nasze oznaczenie ze zdjęcia. Możemy prosić o usunięcie fotografii, a jeżeli ta osoba tego nie zrobi, to przynajmniej to oznaczenie możemy sami usunąć, albo możemy zgłosić do Facebooka, że nie życzymy sobie takiego oznaczenia. Możemy również kontrolować nasze interakcje z różnymi aplikacjami. W podstawowych ustawieniach możemy ustawić, jakiego rodzaju informacje chcemy udostępniać aplikacjom, z których korzystamy. Od początku tego roku jest więcej możliwości definiowania tego, jakiego rodzaju interakcje życzymy sobie, aby miały miejsce z aplikacjami, które stosujemy na Facebooku. Bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, jak możemy uzyskać dostęp do naszych danych osobowych. W logu naszej aktywności widzimy od początku naszej aktywności na Facebooku. Możemy cofnąć się w czasie i zobaczyć. Możemy również ściągnąć te informacje, aby wiedzieć, co wprowadziliśmy kiedykolwiek do Facebooka, co kiedykolwiek z naszych informacji osobowych udostępnialiśmy. Możemy również usuwać dane, możemy usuwać informacje, zdjęcia, post, możemy usunąć również swoje konto. Jest to bardzo ważne, bardzo ważna
funkcja Facebooka, jeżeli zdecydujecie Państwo albo Państwa uczniowie zdecydują nie korzystać już z Facebooka, możecie usunąć konto. Gdy tylko ktoś do nas wystąpi z wnioskiem o usunięcie konta, od razu sprawimy, że konto to będzie niedostępne dla świata zewnętrznego, ale nie usuwamy go jeszcze przez 15 dni. Jest to okres, w którym zdarza się to przecież, można zmienić zdanie. Często się zdarza, że ktoś z jakiegoś powodu konkretnego uważa, że chce odejść z Facebooka, chce usunąć konto, a później wracają za 2-3 dni i mówią: nie, nie, zmieniłem zdanie, jednak nie usuwajcie tego mojego profilu. A zatem, gdy tylko ktoś się do nas zwróci o usunięcie konta, sprawiamy, że konto to jest niedostępne dla innych, natomiast informacje pozostają na naszych serwerach przez 15 dni. Jeżeli nie dostajemy przez 15 dni powiadomienia, iż użytkownik zmienił zdanie, to usuwamy wszystkie dane w dniu 15 po otrzymaniu tego wniosku i tego już nie można przywrócić. Te dane już nie istnieją na Facebooku. Oczywiście, jeżeli dane te były przez kogoś ściągnięte, mogą być dostępne gdzieś jeszcze w internecie. Dlatego też zanim coś załadujemy do Facebooka, zanim coś opublikujemy, należy się zastanowić dwa razy, czy na pewno chcemy te informacje udostępnić. Mamy również specjalne ustawienia prywatności dla osób niepełnoletnich. Mogą dzielić się informacjami tylko z grupą znajomych, nie ma takiej osoby na publicznej liście, nie można subskrybować strony osoby niepełnoletniej. Również posty tych osób. Jeżeli na przykład oznaczamy osobę niepełnoletnią, osoba ta jest zawsze powiadomiona. Nie można tego wyłączyć. I w aplikacjach również to możemy znaleźć. To jest bardzo ważne. To wzmocnione ustawienie ochrony prywatności jest specjalnie zaprojektowane dla osób od 13 do 17 roku życia. Czyli jeżeli ktoś oszukuje, podaje swój fałszywy wiek, udając, że ma powyżej 18 lat, to nie skorzysta z tej funkcji wzmocnionej ochrony prywatności. Kończę już niedługo moją prezentację. Jeszcze tylko jedna rzecz. Instagram, bo przecież poza Facebookiem są inne portale społecznościowe, różne sieci, które są bardzo popularne wśród młodych ludzi. Szczególnie jest to i Twitter, i Instagram. A zatem, jeżeli mogę Państwu coś poradzić, to abyście się zapoznali z tym, jak funkcjonuje Instagram i jak aktywni są nasi uczniowie na Instagramie. Dziękuję bardzo. Thank you, Gabriela. Dziękuję bardzo, Gabrielo. Czy są pytania z sali do naszej prelegentki? Widzę, że jest. Proszę. Tylko prosimy o korzystanie z mikrofonu. Ktoś poda mikrofon. Proszę również o przedstawienie się, gdy zadajecie Państwo pytanie. Nazywam się Michael Woźniak i jestem przedstawicielem Free and Open Software Foundation dla Polski. Mam kilka pytań po wysłuchaniu prezentacji. Przepraszam, że mówię po angielsku, ale zwracam się do pani, której językiem jest angielski, więc chyba jestem tutaj rozgrzeszony, a pozostali państwo mają tłumaczenie. A te kilka pytań to ile? Dwa konkretnie. Dobrze. Korzystacie państwo z określeń łatwe, bezpieczne w odniesieniu do Facebooka i korzystania z Facebooka w środowisku szkolnym. To jest moim zdaniem trochę problematyczne. Korzystanie ze scentralizowanego narzędzia w całym procesie edukacji wydaje mi się niebezpieczne. Szczególnie jeżeli to jest narzędzie należące do jakiejś korporacji, bo tak naprawdę to eksponuje cały system edukacji, cały system szkolnictwa różnych krajów na zmianę polityki, strategii prywatnej korporacji. Nawet jeżeli jest to korporacja globalna.
w związku z tym, jak Facebook się z tym, jak sobie z tym radzi, czyli z takim wzajemnym powiązaniem się prywatnych interesów i publicznego systemu edukacji. A drugie pytanie. Otóż Facebook zablokował profil New Yorkers ze względu na dosyć niewinny rysunek, w którym pojawiły się u kobiece piersi. To nie był rysunek erotyczny, było to po prostu historyjka obrazkowa o Adamie i Ewie. A zatem jak Facebook może być wykorzystywany na przykład na lekcjach biologii w klasie, w szkole, jeżeli takie elementy obrazów są od razu z góry usuwane, bo to jest element strategii polityki Facebooka. No dobrze, przepraszam, jednak mam trzy pytania, a zatem trzecie pytanie. Otóż Państwo mówicie, że kontrola nie jest odgórna. Mówicie Państwo również o tym, że są bardzo pogłębione narzędzia do ochrony prywatności. Mówicie Państwo również o tym, to nie nauczyciele mają kontrolę. Otóż prawda jest taka, że Facebook jest kontrolowany odgórnie przez zarząd Facebooka po prostu. Jest to korporacja, a zatem tu się pojawiają oczywiste problemy z ochroną danych osobowych i z ochroną prywatności i to powinno być dosyć oczywiste w kontekście PRISM i innych programów nadzorujących, szpiegujących, których częścią, mówi się, jest Facebook. O tym się Facebook oskarża. A zatem jak znajdziecie sobie Państwo radę z ochroną prywatności, nie jeśli chodzi o dostęp innych dzieci czy nauczycieli zapoznających się z profilami, raczej chodzi mi o to, że te dane dzieci szkolnych będą dostępne reklamodawcom, agendom rządowym i innym organizacjom, jeżeli Facebook jest wykorzystywany w szkole. To tyle z mojej strony. No cóż, spróbuję krótko odpowiedzieć. Wszystkie te pytania mogą być przyczynkiem do jednej kolejnej długiej prezentacji. Gdy mówię, że Facebook jest łatwy i bezpieczny w stosowaniu w szkole, nie mówię, że to jest obowiązkowe, że trzeba lub należy korzystać z Facebooka. To zależy od nauczycieli, od szkoły, czy życzą sobie z Facebooka korzystać, czy też nie. Funkcje Facebooka są łatwo zrozumiałe dla wszystkich pokoleń. Osoby, które dopiero zaczynają korzystać z internetu, to dosyć łatwo są w stanie wdrożyć się do korzystania z Facebooka. Jest to narzędzie bezpieczne w stosowaniu. Te ustawienia prywatności, narzędzia bezpieczeństwa, narzędzia raportowania naruszeń, to wszystko zapewnia najwyższy stopień ochrony. Oczywiście Facebook nie jest obowiązkowy. Nawet w Wielkiej Brytanii przecież nie negocjujemy z kuratoriami, aby sprawiły, żeby Facebook był obowiązkowy. Nie chcemy, aby nauczano korzystając z Facebooka obowiązkowo. Natomiast Facebook jako portal społecznościowy z jego funkcjami komunikowania się, łączenia, dzielenia, pamiętając o tym, że uczniowie i tak w dużym stopniu korzystają z Facebooka, sprawia, że Facebook może być cenną i ekscytującą częścią procesu edukacji. Jeśli chodzi o nagość, no cóż, rzeczywiście Facebook ma bardzo surową politykę, jeśli chodzi o nagość. Ta polityka, ta strategia jest określona w regulaminie i w księdze standardów Facebooka. Pojawiły się pewne kontrowersyjne kwestie, które były później omawiane przez media, jeśli chodzi o nagość. No cóż, ponieważ niektórzy nasi użytkownicy mają tylko 13 lat, zdecydowaliśmy, iż jeśli chodzi o nagość, nie będziemy naszych standardów obniżać, nie będziemy tutaj uelastyczniać naszej polityki. Oczywiście często krytykowane są te nasze działania. Jesteśmy na to przygotowani. Trudno, zniesiemy tę krytykę. Pewnych rzeczy nie można pokazać na Facebooku. Nie można pewnych elementów lekcji również z wykorzystaniem Facebooka prowadzić. No cóż, ale to trudno. Jeśli chodzi o PRISM i oskarżenia, że Facebook brał udział w programie PRISM, my tak naprawdę nie mieliśmy świadomości o istnieniu PRISM, zanim nie pojawiły się doniesienia medialne i musimy ciągle odpierać te zarzuty. Raz jeszcze powiem, Facebook nie udostępniał informacji ani w ramach programu PRISM, ani Embark, ani na anonimowe wnioski. Jesteśmy tylko częścią globalnego programu przejrzystości, Global Transparency i
tylko w ramach tego programu udostępniamy dane. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Please short, look on the time. One question, short question. Jedno krótkie pytanie, bo widzę, że czas biegnie. Dziękuję bardzo. Nazywam się Nadia Bezina, jestem z Albanii. Mam bardzo krótkie pytanie. Zawsze mówimy o Facebooku i o portalach społecznościowych, o sieciach społecznościowych. Co robi Facebook, aby uniknąć uzależnienia od portali czy też sieci społecznościowych? Dziękuję. No cóż, zawsze mówimy, że korzystanie z Facebooka nie zastępuje i nie powinno zastępować życia, prawdziwego życia. Jeżeli ktoś korzysta z Facebooka, nie powinien Facebookiem zastępować prawdziwego życia, bo zachęcamy do tego, aby korzystać z Facebooka, aby umawiać się ze swoimi prawdziwymi przyjaciółmi, umawiać się na piłkę, na wycieczkę, do kina. Można dzielić się przecież zdjęciami, obrazami, które zebraliśmy w czasie faktycznych wycieczek, wypraw, wydarzeń. A zatem życie online nie powinno zastępować prawdziwego, rzeczywistego życia. Facebook pozwala ci się łączyć z przyjaciółmi, co znaczy, że masz kontakt ze swoimi prawdziwymi doświadczeniami, ze swoimi prawdziwymi przyjaciółmi.